Nazywam się Andrzej Garemek i chciałbym do pana Krzysztofa zadać pytanie. Czy by pan się zgodził, żebym został pana uczniem? Bo ja oglądam pana filmy, słucham pana wypowiedzi i chciałbym po prostu jakby się nauczyć kilku rzeczy takich, jakby pan to po prostu dla mnie wyjaśnił. Na czym to polega? Co ja mam robić? Czy mam czytać książki? Jakie książki? Jakie książki? Herodota? Czy jakieś programy? Senekę może, filozofów? Na których pan bazuje, że pan takie ciekawe filmy kręci? Oczywiście wypowiedzi bardzo interesujące. Panie Andrzeju, już raz się wypowiadałem na ten temat. Jeżeli pan chce zostać moim uczniem, jak powiedziałem przedtem, bo już raz było nagrywane z panem redaktorem niemieckim i Krzysztofem, i powiem, że jak pan chcesz, to bardzo proszę, ja pana będę uczyć i tak dalej. To trzeba pierwsza zacząć jeździć ze mną, patrzeć się, co ja robię, jak wykonuję pracę, jak podchodzę do ludzi, bo to nie jest tak łatwo, jak powiem hop hop. Trzeba, jak powiedziałem, że trzeba do każdego człowieka podejść z kulturą, uczciwością, wytłumaczyć dla każdego człowieka, bo czasami i narkomani się zadają, i alkoholicy. Też trzeba pomagać dla takich ludzi. A i się zdarzają i Ukraińcy. Ale przepraszam bardzo, takie ludzie tu będą zatrzymywani, będą deportowani. Na Ukrainę, na wojnę. Z powrotem tam. Tego powodu, że nie ma u nas miejsca. Miejsca i tak dalej. I nie będzie. I trzeba, jak powiedziałem na wstępie, do każdego człowieka podejść z charakterem, umysłem i tak dalej. A panie Krzysztofie, a skąd pan bierze takie fenomenalne tematy do swoich filmów? Czy to po prostu samo z siebie przychodzi? Czy po prostu na czym się pan wzoruje? Nie, ja nie na czym się nie wzoruję, ani nad panem, ani nad niemieckim, ani nad Wojtkiem, ani nad kim. To mnie daje Bóg, Pan Jezus, Matka Boska. Te trzy osoby boskie dają takie natchnienie. Jak człowiek wierzy w ich, bardzo, bardzo szczerze, uczciwie, takie wierzące, ma wiarę katolicką, nie taką, jak to mówi się, praktykującą, tylko normalną wiarę, taką, że czyta książki kościelne i niekościelne, różne, i trzeba mieć tu, zapamiętywać artykuły różne, polityczne, niepolityczne, różne tematy. Trzeba i na zebranie jeździć, i nie na zebrania. O, niedawno odwiedziłem rolnika, jak pan wiesz, dobrego. Koniczki widziałem, krówki widziałem, mięsne, czerwone, bardzo dobre. Koniczek jeden, nawet od Rafała takiego K, chciał skraść przewód od... Czapkę? Od ładowarki. Może ma komórkę. Konik? No. Może ma gdzieś tam komórkę. Musi przydać się ten przewód dla mnie. I ja ich ucałowałem w twarzy. Bardzo, bardzo lubię. Konia pan całował? Tak. A koń może ugryźć? U mnie koń nie ugryzie. Do konia trzeba mieć po prostu podejście. Do każdego zwierzaka. Tak jak się ma podejście, zgadza się, do Komorowskiego, tak samo trzeba mieć podejście do konia. Konie, ogiery, duże ogiery. A wałachy? Też. Ale wałach jest niegroźny. Może czepnąć kopytem. Wałach też? Wałach to taki Komorowski, nieprawda? I powiem, co? Komorowski to wałach. Nie przezywajmy ludzi. Bo nie o, to FSB dzwoni, służba to Ukraińcy dzwonią, służba bezpieczeństwa Ukrainy. Ja powiem tak, że
trzeba do wszystkich ludzi, tak jak powiedziałem na wstępie, umieć podejść i tak dalej, i tak dalej. Nie trzeba, żeby być takim natchnieniem, że trzeba mieć natchnienie od Boga, od Matki Boskiej, od Pana Jezusa. No, nie dał już spokoju. Daj mi połączyć. Nie. I powiem, że Panie Andrzeju, to nie taka łatwa sprawa, to nie jeden dzień, że Pan pomnik rozbierasz, czy coś, czy tam coś robisz, też no, trzeba. Tak, oczywiście. Trzeba się zastanowić, od czego zacząć rozbiórkę, żeby prędko poszła ta rozbiórka. Tak samo i tu. Trzeba jeździć, patrzeć, pisać podania. No właśnie dlatego właśnie Panie Krzysztofie, Pana proszę, żebym po prostu mógł się od Pana nauczyć tych rzeczy. Bo wie Pan, no też tam próbuję coś, jakiś tam film nakręcić i po prostu tak jeszcze nie bardzo wiem jak. Dlatego właśnie zwróciłem się do Pana z tą prośbą. Bo Pana filmy są naprawdę fenomenalne, ciekawe, gdzie jest naprawdę, z tego co widzę, jest duża oglądalność, czyli ludzie się interesują tak, Pana filmami. Tak, i dziękuję bardzo za to, ale czasami człowiek sobie nie życzy nagrywania filmu, to trzeba posłuchać jego, trzeba, nie, no, oczywiście. Trzeba schować kamerę, albo tak nagrywać, żeby tylko głos był. I nagrywać Polbruk. Twarzy nie było widać. Nie, no, to... Albo Polbruk nagrywać. Polbruk. Polbruk, ściółkę leśną. Zależy, gdzie się nagrywa się. No. I nagrywam takie rzeczy, jak gdzie coś jakiego zrobione. Pięknie, ładnie. Od teraz zgłosiłem tunel, jak ze wsi Starosielce na Zielone Wzgórze przejście. To będzie inny tunel. Większy, ładniejszy, piękniejszy. Szerszy będzie. Będzie się można minąć. Będą autobusy pod tunelem. A będzie się można, będzie na przykład minąć z kobietą z wózkiem, jak będzie szła? Słucham? Kobietę z wózkiem będzie można minąć? Będą i przejście, wszystko będą. Bo a będzie... dla rowerów? I ścieżki dla rowerów będzie wszystko. No to rzeczywiście. No, czyli to pan, ja już jestem pod wrażeniem tego tunelu, powiem szczerze. Coś dała. Moja interwencja, Panie Andrzeju, przejdzie Pan. Dwa tunele zrobione, oddane do użytku. Klepacze, Starosielce, Zielone Wzgórze. Przejdź się Pan tam normalnie już takimi samochodami, jak to może przejechać, jak Pan redaktor niemiecki ma, jak mój Lublin. Przejechałby mój? Jeszcze tiry przejadą nawet, bo tam naprawdę tunele zrobione, ekstra. I takie same, jeszcze większe będą tunele. Nawet będzie stacja zrobiona, Białystok Stadion i będą,